Przed przystąpieniem do regulacji należy opuścić silnik wraz z tarczą do samego dołu. Następnie sprawdzamy, czy prowadnica jest ustawiona równolegle do blatu roboczego. Jeżeli nie jest, powinniśmy poluzować cztery śruby w prowadnicy po obu jej stronach. Ustawiamy prowadnicę i dokręcamy śruby. Kolejny krok to ustawienie kąta prostego przykładnicy za pomocą dużego kątownika. Kątownik dosuwamy do krótkiej części przykładnicy i do tarczy. Sprawdzamy, czy wózek wraz z tarczą porusza się idealnie wzdłuż kątownika. Jeżeli tak nie jest, powinniśmy poluzować dwie skrajne śruby przy przykładnicy. Następnie przy pomocy kątownika ustawiamy kąt prosty między przykładnicą a tarczą na całej długości cięcia. Następny etap to sprawdzenie współliniowości obu części przykładnicy. Robimy to za pomocą kątownika i podkładki mimośrodowej. Przechodzimy do regulacji kąta tarczy. Luzujemy dwie nakrętki kontrujące umieszczone w tylnej części wózka. Następnie luzujemy trzy nakrętki umieszczone w górnej części wózka. Oprócz nakrętki umieszczonej najbliżej tarczy, ponieważ jest to nakrętka trzymająca oś obrotu podczas regulacji kąta tarczy. Teraz możemy za pomocą śrub z gniazdem imbusowym, na których wcześniej zostały poluzowane nakrętki kontrujące, wykonać regulację kąta tarczy. Na koniec powinniśmy dokręcić trzy nakrętki umieszczone w górnej części wózka. Teraz kolejno podchodzimy do próbnych cięć. Jeżeli tarcza nadal szczerbi płytkę tyłem, powtarzamy czynność aż do uzyskania zadowalającego nas efektu. Ostatni etap to dokręcenie nakrętek kontrujących.